trener Grot Budowlanych Łódź jest naszym gościem. Panie trenerze, powiem tak, były momenty w tym spotkaniu, ale momenty na taki zespół jak Galatasaray Stambuł to jest niestety zdecydowanie za mało. Tak, były momenty, żeby ten mecz mieć pod kontrolą. Pierwszy set wypuściliśmy z rąk niestety w końcówce. W drugim walczyliśmy do połowy i później odcięło nam prąd, odcięło nam jakość gry i stąd też w miarę gładki rezultat do 18, a trzeci set już trochę bez historii, który zamknął niestety to spotkanie na 0 z tyłu u nas. Ja takie odnosiłem dzisiaj wrażenie, jeżeli się mylę, proszę mnie poprawić, że troszeczkę też zabrakło takiej chłodnej głowy, bo dziewczynom jak nie wychodziło, to powiem tak, jak szło, to fajnie, ale jak się sypało, to seriami, gdzieś tam złe przyjęcie, potem zły atak i tak dalej, głowa też gdzieś mogła troszeczkę dzisiaj zawieść, bo umiejętności uważam, że były, żeby powalczyć na pewno o seta, dwa więcej. Przede wszystkim mogliśmy walczyć o zwycięstwo. To wszystko myślę, że miało swój związek. Trochę głowa, kilka nieudanych akcji, które spowodowały, że już była większa niepewność i kilka tych punktów nam uciekło. No, największe możemy mieć zastrzeżenia i pretensje do siebie tego pierwszego seta, gdzie przegrana końcówka po kilku punktach przewagi. Panie trenerze, jak podsumowałem ten mecz w artykule na nasz portal, to napisałem koniec pięknej przygody z europejskimi pucharami, bo to była taka fajna przygoda i w bar, wiem, że nie ma czasu na zwiedzanie, ale zobaczycie też kawałek fajnej Czarnogóry, potem Kan, gdzie nie byliście faworytem, uważam, że zagraliście dwa fantastyczne mecze, no i ten z Galatasarayem, rzeczywiście, zgodzi się pan, że to była piękna przygoda? Na pewno była to dla nas bardzo pożyteczna przygoda, bo tak jak powtarzam, te cztery mecze zarówno z Kan, jak i z Galatasaray należały do tych bardzo twardych, gdzie przeciwnik stawiał, tak jak Galatasaray, lepsze warunki niż my. Natomiast z Kan udało nam się wygrać w dwóch spotkaniach. Dlatego no, było to coś ciekawego, na pewno dla dziewczyn też ten rytm grania, który był powiązany Liga Plus, Puchary CF, to też się muszą nauczyć funkcjonować w takim rytmie, jeśli chcą grać zarówno w lidze, jak i w Europie na najwyższym poziomie. Nikt, panie trenerze, rzeczywiście wam jeszcze medalu nie zagwarantuje, ale z racji tego, że trzy polskie żeńskie ekipy mają grać w Lidze Mistrzyń, to jeżeli zajmiecie to pierwsze jedno z trzech pierwszych miejsc, czego wam życzę, no to bardzo może chyba zaprocentować mocno takie właśnie przygoda w Pucharze CF, bo tak jak pan powiedział, raz zachowywanie, kwestia granie co trzy mecze, bo Dąbrowa poczuła w tym sezonie chociażby to bardzo mocno na swojej skórze, gdzie brakło po prostu pary i zawodniczek niestety, także będzie można chyba wnioski wyciągać chociażby z innych zespołów, prawda? Wiem, że najpierw patrzymy na siebie, ale też inni. Na pewno, no. Champion League to jeszcze zdecydowanie mocniejsze zespoły i też trzeba mimo wszystko moim zdaniem patrzeć bardzo racjonalnie i realnie na to, czy jest sens w takich rozgrywkach grać, bo żeby tylko wyjść i zbierać cięgi od wszystkich najlepszych zespołów, nie komplementując swojego całkiem dobrego teamu, to też byłoby trochę hipokryzją i myślę, że nie przyniosłoby zespołowi oczekiwanych efektów. Natomiast jeśli wszystko się tak potoczy, to będziemy chcieli na pewno znaleźć najlepsze rozwiązanie ku temu, żeby grać w którejś z rozgrywek europejskich w przyszłym sezonie. Ale to na koniec, panie trenerze, pytanie o Orlen Ligę. Teraz już przed wami ta decydująca faza, koniec, dwie kolejki bodajże, tak, zostały do końca fazy zasadniczej. Później już walka o medale. Mistrzostw Polski, misja Orlen Liga już teraz jest w pańskiej głowie, czy tak dopiero za pół godzinki? No, ta misja była cały czas, bo to jest, wszystko się przeplata między pucharami, między Orlen Ligą, bo to było cały czas tak. Najważniejszy okres teraz nas czeka. Mam nadzieję, że walka o medale będzie nam dana i będziemy mogli starać się dalej bić i walczyć o to. Więc teraz musi być jeszcze 100% koncentracji, nawet 110, ile w sobie mamy pokładów, siły, energii, ale też tego właśnie podejścia, to teraz musimy to wszystko z siebie dać. Bardzo przepraszam, że zapytałem na początku o zdrowie zawodniczek. Pytam zatem na koniec króciutki meldunek, jak to wygląda pod względem fizycznym. Wiem, że nie o wszystkim można, nie chce się mówić, ale jak moglibyśmy tak ogólnie powiedzieć, mógłby pan przekazać, jak to wygląda? Jest ok, poza dwójką naszych środkowych, Gabi Polańska, lekki uraz mięśnia czworogłowego, do tego jest Sylwia Pels, która też się boryka z problemem z kolanem, natomiast nie są to kontuzje, które je eliminują na pewno z gry do końca sezonu, stany bardziej przeciążeniowe, gdzie po jakiejś tam przerwie będą mogły z powrotem funkcjonować na 100% w zespole przed playoffami.
bardzo.